witam bardzo serdecznie. Sobotni wieczór, rozpoczynamy zabawę z Artex TV. No, zabawę dość przedłużoną przez te problemy techniczne wczorajsze. Mam nadzieję, że dziś nic się nie wydarzy i będziemy mogli spokojnie do tej godziny 21 się razem bawić. Słuchajcie, pierwszy konkurs, można powiedzieć, jest już obok mnie, dokładnie obok mnie. Co należy zrobić? Należy ułożyć słowa. Obok mnie 12 liter, za mną 4 koperty. I z tych 12 liter wybraliśmy kilka i 4 hasła ułożyliśmy, które zamknęliśmy w tych kopertach. Za każde z tych haseł proponuję Ci gwarantowane 500 punktów, na te 2000 w pole mojego konkursu. Dość sporo, a dlaczego? Słuchajcie, no bo jesteśmy już, zbliżamy się do połowy, zbliżamy się powolutku do połowy czerwca. Pod koniec czerwca kończymy naszą edycję i musimy się wszystkiego pozbyć. Wakacje, potem nowa edycja, dlatego nie możemy zostać z żadnym punktem na naszym koncie. Na waszym wręcz przeciwnie. Zatem wyszukajcie, wyukładajcie tego to słowo, a ja przypomnę regulamin naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, musimy jeszcze kończony 10 rok życia. W trakcie zmiany programu rozegramy kilka kursów interaktywnych, do których możesz się zgłaszać. Pod wskazany do ekranu link Skype Artex TV opłata za połączenie jest darmowa, pamiętaj jednak, że nie każdy mnie łączy ze studiem. Muszę też w tym momencie na właściwą linię. No właśnie tak jak ktoś teraz, dobry wieczór. Witam serdecznie, proszę rozwiązanie. Kino? Kino mogłoby być, da się ułożyć, niestety to jeszcze nie jest hasło z koperty. Ja zapiszę i dokończę regulamin. Kino na tablicy. Jeżeli trafisz do studia, teraz gdzie ja skończyłem? Zawsze jak przerywacie mi regulamin, potem nie mogę się odnaleźć. W każdym bądź razie, pula nagród to 800 tysięcy punktów, a pełen regulamin i aktualną klasyfikację wynikową znajdziecie na naszej stronie internetowej www.artex.pl. Wszystkie niesekwalności znajdziecie w naszym profilu facebookowym. Dobra. Wszystko przypomniane, lecimy dalej. Kino. Takie pierwsze słowo słyszałem, to nie jest słowo z mojej czterech kopert. Zatem zapraszam was bardzo serdecznie do szukania dalej. No ale, jak to mawiają pierwsze koty za płoty, pierwsza chyba podjęta i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Więc zapraszam cię, drogi widzę, tutaj do studia. Jeżeli masz już hasło, jeżeli z tych liter, które tutaj widzisz, da się, ułożyłeś jeszcze jakieś słowo, no to zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie. K-I-N-E-M-A-T-O-G-G-R-A-F-I. Dobry wieczór. Halo, halo. Witam serdecznie, proszę rozwiązanie. Jeszcze raz proszę. Graf. Mógłby być, nawet nam się sam czyta, ale nie o tym pomyśleliśmy. Dobry wieczór. Ajdź, ktoś ci rozłączył, słuchajcie, zatem będziemy dalej. Zatem stracona szansa dla kogoś, a ty natomiast możesz tą sytuację wykorzystać. Do tego momentu możesz się dodzwonić do mnie do studia i zabrać nagrodę. Dobry wieczór. Halo, halo. No siemanko, a nie klikieć w sobótkę. Działa hura, hura, hura. Grafika. Grafika. No fajne słowo, zobaczcie, dłuższe niż ten graf czy kino. Zatem gratuluję panu pomysłowości. Natomiast to jeszcze nie jest grafika. Dobry wieczór. Gra. Gra też mogłoby być, też fajne słowo, natomiast nie w kopert. Gra też się nam sama czyta, słuchajcie, tutaj gra, tak? No ale nie kombinujcie, bo właśnie są słowa trudniejsze, są słowa łatwiejsze. No to tutaj reguły nie mam w dzisiejszym programie. Dobry wieczór. Ania. Ania, bardzo mi się ten pomysł podoba, niestety to jeszcze nie jest Ania. Ania jak najbardziej da się ułożyć i pamiętajcie, bo teraz mi się a propos tej Ani przypomniało, wszystkie litery, za wyjątkiem litery A, w tym zestawie występują tylko i wyłącznie raz. Zatem żadne litery poza literą A nie możemy powtarzać. Litera A maksymalnie może zostać użyta dwa razy w naszym słowie, jak na przykład słowie Ania, słowie grafika. Dobry wieczór. Halo? No to Rafa. Rafa mogłaby być, no tak wakacyjnie, powiedziałbym Rafa.
jak najbardziej pasuje. No na jakąś rafę gdzieś tam do ciepłych krajów można pojechać, czemu nie? Może nie za nasze punkty, ale... Ale czemu nie? Dobra, słuchajcie, widzicie w tym momencie te litery troszkę bliżej, te słowa, które mam już na ekranie. Kino, graf, grafika, gra, Ania, Rafa i do tego zestawu dołącza. Dobry wieczór. Maga? Jeszcze raz? Maga? Maga, dobrze usłyszałem. Nie, dobry wieczór. Halo, halo? Maga. Mata? Też nie. O, widzę, że idziecie w słowa czteroliterowe. No powiem, że w sumie dobry pomysł, bo mam jedno czteroliterowe hasło, jak już mogę tak na początku programu po to wiedzieć. Słuchajcie, dziś przypomina bawimy się do godziny 21. W muzycznym kinie do godziny 20 przez pełną godzinkę. Następnie kwadrans przerwy i o godzinie 20.15 kontynuujemy to, czego nie udało nam się zrobić wczoraj z problemy technicznymi. Ja zerkam, część jest przygotowana. Dobry wieczór. To była Maga na pokoju. Jaka trzecia litera? Maga. Ta jak tata, tak? Trzecia litera. Nie. Mata już była poza tym. Więc nie, to nie jest dobra odpowiedź. To może już przypomnę, co już padło, żebyśmy się nie powtarzali. Kino, graf, grafika, gra, Ania, Rafa, Maga, Mata. Te słowa już były na mojej tablicy. Te litery. Te litery macie do dyspozycji, z tych liter korzystajcie. Nie dodajemy, nie dodajemy, odejmować można. Nie dodajemy, to jest najważniejsze, żadnej z liter, której tutaj nie ma. I pamiętajcie, jeżeli dana litera występuje tylko raz je możemy użyć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fotka. Fotka. Jeszcze nie. Nie. Nie jest to fotka. Fotka wędruje na tablicę. Gramy dalej. Gramy dalej. No to tak. Zobaczcie, tu mamy najróżniejsze słowo. Mamy skrótowce. Mamy fotkę na przykład. Mamy imię. Mamy takie słowa, słuchajcie, które znamy od najmłodszych lat. No i właśnie szukajmy. Szukajmy, bo są łatwe i są też trudniejsze odpowiedzi, ale dacie radę. Nie wierzę w to, że nie rozwiążemy tego konkursu do końca. 2000. 2000 to będzie w puli konkursu. Dobry wieczór. No muszę powiedzieć nie. Muszę powiedzieć nie. Tak jest na tablicy. Tak mogłem zapisać, ale nie mogę oddać nagrody. Dobry wieczór. Nie. Też nie. Też nie. No, zawsze najbezpieczniej sprawdzić, że tak powiem. Najbezpieczniej sprawdzić te takie podstawowe słowa. No nie, nie o tym pomyśleliśmy, ale w sumie tyle razy podaliście te słowa na antenie, że chyba w końcu je włożę do koperty, jak będę mieć okazję. Kino, graf, grafika, gra, Anita, Rafa, Maga, Mata, fotka, tak i nie. Co jeszcze? Co jeszcze? Na pewno cztery jeszcze słowa da się ułożyć. To nie podlega żadnej dyskusji, na pewno jeszcze cztery słowa możemy ułożyć. Natomiast nie możemy ułożyć tych słów nieskończoną... nie możemy układać tych liter słów nieskończoność. Pierwsze, nie mam na to czasu. Po drugie, a tyle słów się nie da ułożyć z tych liter. Gwarantuję to wam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Noe. Noe? Jeszcze to nie jest Noe, dziękuję bardzo. Różne głosy słyszę, bardzo mnie to cieszy. Dobry wieczór. Nogi. Jeszcze raz? Reżyserka, to za moment, jakbyście mogli mi podpowiedzieć, bo nie usłyszałam. Dobry wieczór. Ekran. Ekran? Nie jest to ekran. Słuchajcie, dostałem informację, że to nie było rozwiązanie z koperty na 100%, nie brzmiało jak rozwiązanie z koperty, także też nie, zatem gramy dalej, ale słuchajcie, no, ekran, Noe, nie tak, fotka, Mata, Maga, Rafa, Ania, gra, grafika, gra w kino, co jeszcze, co ci jeszcze przyszło na myśl, co jeszcze ułożyłeś z tych słów, z tych lider, jakie słowo ułożyłeś z tych lider, po polsku mówmy, zatem dobrze. Kto kolejny? Kto kolejny? Bo słyszycie naprawdę mnóstwo różnych głosów i stałych graczy i osoby, które czasami z nami się również bawią.
tu nie, słuchajcie, tutaj w tym programie może brać udział dosłownie każdy. Każdy, kto ukończył 10 rok życia, to jest istotne. I ma Skype'a jednym słowem. Dobry wieczór. Arek. Arek. Arka pozdrawiamy. Arek się urlopuje, ale Arek nie znalazł się w kopercie. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Anita, da się ułożyć. Anity. A, da się ułożyć. Gratuluję kreatywności. Anita, jeszcze zmieściłam to na dole. Dobra. To zaczynamy drugą kolumnę. Zaczynamy drugą kolumnę. Myślałem, że ta jedna wystarczy. Bo ta rolica rzeczywiście jest duża. I zwykle nie zapisuję jej całej. I myślę, że dzisiaj będzie tak samo. No dobra. Koperty wciąż zamknięte. To mi ją otworzy. Kto w ten sobotni wieczór jest przed ekranem? Teraz wiem, że to jest czerwiec, to jest właśnie okres takich wyjazdów, takich weekendów, gdzie lubimy sobie zrobić taki długi weekend. Ponadto wiele imprez się w tym momencie odbywa. Sam wiem, bo wiele moich znajomych właśnie jest na jednym z takich festiwali w centrum. Wiele muzycznych też festiwali w tym momencie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc można powiedzieć, że ten czerwiec obfituje w te różne koncerty, festiwale i zabawy i nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć czas, aby ten wieczór spędzić przed ekranem komputera. Wiem, że to nie do końca dobrze, ale zachęcam was do tego, bo można, jeżeli spędzamy ten wieczór przed komputerem i oglądamy nasz program, to dodatkowo można się nieźle nagłowić nad naszymi konkursami, a ponadto zdobyć fajną nagrodę. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, Maria. Maria? Ale i Ada się ułożyć. Widzę, że jakieś imienniki zostały otworzone. Bo to Arek, Anita, Maria. No nie. Coś innego. Nawet o tym nie pomyślałem. Tutaj Konrad mi słuchajcie podpowiada, że po co wychodzić na zewnątrz? Można usiąść przed ekranem i otworzyć okno i równie dobrze się dotlenić. No w sumie dokładnie. Ja sobie też mam kartę okno w studio. Też się muszę dotleniać. Dwie godziny to jednak. Kino gra w grafika gra. Dobry wieczór. Nie. Coś innego. Aneta. Nie. Nie Aneta. Gramy dalej. Gramy dalej. No kombinujecie, kombinujecie, ale czy warto kombinować? Pomyśl o tym. Pomyśl o tym i zadzwoń do mnie tutaj, drogi widzu. Artek Stefan na szpina Skype. Pamiętaj, że połączenie jest 100% darmowe. Nic za niego nie płacisz. Ponadto, jeżeli nie trafisz na otwartą linię za pierwszym razem, usłyszysz komunikat, że niestety nie trafiasz na otwartą linię, spróbuj raz jeszcze. I warto rzeczywiście ponownie się tę próbę. I łatwo wtedy, jeżeli zadzwonimy ten drugi, trzeci, czwarty raz, co wątpię, że przy tym konkursie aż tyle trzeba się dodzwonić, traficie na otwartą linię i będziecie mogli sprawdzić swoją odpowiedź tutaj na antenie. Tak jak to zrobili widzowie przed momentem. I ta szansa zdobycia tych 500 punktów naprawdę jest realna. Dobry wieczór. Tu! Kogo chodzi? Nie wiem, jak nie wpada. A rozwiązanie bardzo proszę. Chyba. Jeszcze raz. Chyba. Proszę przeliterować. Gwar. Dziękuję bardzo. Zerkam, ale nie mamy literki W. Nie mamy W. G. No właśnie, W, a ryby się zgadzało. No nie, nie ma W. Słuchajcie, pamiętajcie, w tym zestawie nie mamy literki W. Nie dodajemy nic od siebie. Dobry wieczór. Garnek. Garnek pasuje, to pasuje. Natomiast jeszcze nie garnek. Nie garnek, szukamy dalej. 2000. 2000 w puli konkursu. I kto to zabierze? Kino gra w grafika gra Anita, Rafa, Maga, Mata, Fotka, tak, nie, Noe, ekran, Arek, Anita, Maria, Aneta, Garnek. Uwaga! Co jeszcze z tych
to jest 12 liter. To jest tylko 12 liter, z czego A się powtarza. Czyli to też powiedziawszy, mówiąc 11. 11 liter, z których możemy ułożyć słowo. Jakie słowo? No, słowa naprawdę nie są trudne. Słowa naprawdę nie są trudne. I pomyślcie o słowach związanych z naszym programem. No, jakbyśmy tak pomyśleli troszkę o słowach związanych z naszym programem, co byśmy mogli tutaj wrzucić. Dobra, słuchajcie, no to kombinujemy dalej, gramy dalej. Artek trwa na Skype, może reżyserka, czy żebyś, może, no, jesteśmy w stanie coś zaoferować widzom, na przykład, nie wiem, otworzylibyśmy więcej niż otwartą linię, żebyśmy się mogli łatwiej tutaj do studia dostać. Dobra. Zgodzili się, zatem uwaga, 3, 2, 1 i od tego momentu otwieramy więcej niż jedną otwartą linię. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że jeszcze łatwiej jest się dostać do studia, że tych linii otwartych jest po prostu więcej, że szansa, że na którąś trafisz, jest naprawdę bardzo duża. No właśnie, dobry wieczór. Malta. Malta? Nie, ale widzę, że ciągnie na wakacje, ciągnie. Dobry wieczór. Prema. Trema? Nie, ale podoba mi się. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Aj, słuchajcie, nie mogę czekać, zwłaszcza przy tej promocji będziemy twardymi, więc odzywajcie się szybciutko. Odzywajcie się szybciutko i bądźcie czujni, bo właśnie przy tym systemie wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Telefon za telefonem. Słuchajcie, uruchomiłem twardą linię może z minutkę temu, a już miałem dwa telefony. Czyli kto? Coś od... Pomógłem się. Czyli o tym coś świadczy, tak? Pytanie, może teraz, w tym momencie, łatwiej jest nam trafić na twardą linię, niż chyba ułożyć słowo. Taki mam wrażenie. Dobry wieczór. Halo? Halo, Marek. Nie, nie Marek. Dobry wieczór. Halo, halo? Rama. Też nie. Rama, tablica, dobry wieczór. Halo? Jeszcze raz? Akt. Akt, nie akt. Niestety nie. Nie akt, gramy dalej, dobry wieczór. Maraton. Maraton, nie, też nie. No ale jak piszę, to nie mogę mówić maraton, bo się gubię. Maraton, ale w sumie słuchajcie, no właśnie, wakacje się zbliżają. Już w czemu taki filmowy maraton w któryś weekend? No fajnie byłoby, dobry wieczór. Folia. Kocham folię, nie ma L, jak folia. Ja bym chciał folii bąbelkowej powiedzieć, ale nie ma L. F, O i A, ale nie ma L. Druga pomyłka. Czyli może to dobry wieczór. Foka już się da ułożyć, ale nie z koperty. Dobry wieczór. Aktor, nie mam aktora niestety. Ale to słowo mi się bardzo podoba. A myślałem, zastanawiałem się, czy nie położyć tego słowa do koperty. Już byśmy mieli po telefonie. Dobry wieczór. To by już się dało. Halo? Aj, ci nie mogę czekać, lecimy dalej. Lecimy dalej, słuchajcie, kończę drugą kolumnę. Dobry wieczór. Nie, feon i ja sprawdzam, ale da się ułożyć. Fonia, dobry wieczór. Pędzimy dalej. Chodzi dzisiaj Konrad naprawdę niecierpliwy i dobrze. I dobrze, bo zwłaszcza przy tej promocji nie możemy czekać. Teraz, tu i teraz, jeżeli masz odpowiedź, dzwoni, dobry wieczór. Karate. Nie, nie karate.
Nie karate. Też ciutko i lecimy dalej. To nie jest karate. Zatem co jeszcze? Jakie słowo jeszcze się nie znalazło tu na mojej tablicy, a które może się znaleźć w kopertach? Dobry wieczór. Halo, halo. Jeszcze raz? Reżyserka? Bo ja zagadałem pana. Maniak, nie. Maniak, dobry wieczór. Ich Roman. Bo ja zakowo nie. Aj, pan, słuchajcie, to... już pana za mnie nie ma, ale może pan wymyślił jakieś słowo na antenie, skoro już pan przypadkowo zadzwonił. No nie, starajmy się nie dzwonić przypadkowo. A to a propos czego? A, ten sposób. Dobra, gramy dalej, słuchajcie, dobry wieczór. No i słuchajcie, kto się rozłączył, gramy dalej, halo, halo. Monika. Monika, pozdrawiamy wszystkie Moniki. I te w Polsce, i te w Japonii. Gramy dalej, nie Monika. Słuchajcie, tak po prostu się nam się przeciągnął, wiecie co? Też macie takie wrażenie? Trzecia kolumna. Trzecia kolumna, no właśnie. Dobry wieczór. Halo, halo. Nerka. Nie. Nerka. Jeszcze to nie jest to. Oglądałem taki jeden, ostatnio oglądałem amerykański serial medyczny właśnie. I o przeszczepie nerki właśnie robili, przeszczep nerki i... Dobra. Słuchajcie, kolor mnie pogania. Kamil, kończymy. Ostatnia minuta promocji, więcej niż jednej otwartej linii. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć 3, 2, 1, start. Startujemy zegarem. I to jest ostatnia minuta. Ostatnio, można powiedzieć, 55 sekund, podczas których łatwiej jest się dostać do studia. Dobry wieczór. Karat. Nie karat. Dobry wieczór. Halo. Narda. Nie. Pomyślcie, słuchajcie, o słowach związanych z kinem i muzyką. Słowa związane z kinem i muzyką. Telewizją, kinem i muzyką. Dobry wieczór, z teatrem również. Halo? A i lecimy dalej, uwaga, 10, 9, dobry wieczór. Halo? Proszę rozwiązanie, szybciutko. Nie, Kora. Kora, dobry wieczór. Grafik. Nie, oj, ale widzę, że jeszcze dobry wieczór. Ekran. Był, słuchajcie, tu był ekran. Tu jest ekran. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, skoro już zaczynamy się powtarzać, a konkurs nam się ewidentnie przeciągnął. Zrobimy tak. Ja wam podam pierwsze litery. Dobrze? Reżyserka, możemy tak zrobić? Czy mnie nie słuchają? A jak mnie nie słuchają, to ja to wykorzystam. Słuchajcie, trzy pierwsze litery, od których zacznijmy. To jest pierwsza litera A. Mam dwa słowa, które rozpoczynają się na A. Mam słowo, które rozpoczyna się na T. I mam słowo, które rozpoczyna się na G.
ATG, to są nasze pierwsze litery. I teraz, mając już tak dużą podpowiedź, wykluczamy naprawdę, naprawdę wiele słów. Tego G tu nie widać, ale postaram się... ATG, słuchajcie, to są nasze pierwsze litery. A, T i G. I teraz uwaga. Jakie słowa już były? Był, uwaga, graf, była grafika, gra, Ania, Arek, Anita, był aktor, był akt, była trema, był garnek, Aneta, dobry wieczór. To jest gama. Gama! Mogło być, ale to jeszcze nie jest to słowo. Gama. Podkreślam dalej, był, słuchajcie... I gama właśnie. O, i tyle chyba. Czego, jeżeli nic nie pominąłem. Dobry wieczór. Jeszcze raz. Tren, tak? Nie tren, nie tren. Nie tren, ale pasuje jak najbardziej. Podkreślam tren. Wszystko chyba. Wszystko chyba podkreśliłem, dobra, słuchajcie. Mamy zatem trzy litery. Zaczynamy od A, od G lub od T. Dwa hasła na A. Mogę dopisać razy dwa. Dwa hasła na A, na T i na G. I komu jeszcze już, komu już coś przychodzi na myśl? No bo nadal cztery koperty wciąż nie są otwarte. A hasła są jedne prostsze, jedne trudniejsze, ale nie są tak trudne, żebyście ich nie znali. Dobry wieczór. Słuchajcie, ktoś się rozłączył, dogrywka, dobry wieczór. Agata. Agata. Fajne imię, jeszcze niestety nie z koperty. Ale Agata, słuchajcie, nie może być. Mamy dwie literki A. A w imieniu Agata są trzy. Więc odpada. No i uwaga, gramy dalej w takim razie. 2000 wciąż w puli konkursu, nadal cztery koperty nie są otwarte. I teraz pytanie. Kto się dodzwoni za moment? A, T lub G. To są pierwsze litery tych naszych haseł. To ja zrobię taki mek, żeby was zachęcić. Za każde pasujące słowo, którego jeszcze nie było, jeżeli to słowo uda się ułożyć z tych liter i będzie się rozpoczynało literami A, T lub G, oddam 50 punktów nagrody gwarantowanej. Nagrodę pocieszenia. Dobra? O właśnie, proszę bardzo. Już mam pierwszy telefon. Dobry wieczór. Szukamy słowa na A, T lub G. I teraz, jeżeli pan poda słowo, którego jeszcze nie było, a pasuje, wygrywa pan gwarantowane 50 punktów. Arena. Jeszcze raz. Arena. Arena. Da się ułożyć. Świetne słowo. Pasuje, można powiedzieć, pod każdym względem, ale za 50 punktów. Arena. Dobry wieczór. Da się ułożyć. No, 50 punktów jak najbardziej do pani. Piszę, żeby nie umknęło. I zapisuję amatora. Ale krótsze słowo. To przynajmniej to jedno. To pierwsze słowo na A jest krótsze. Drugie jest, można powiedzieć, dłuższe, ale również bardzo, bardzo znane. O!
słuchajcie, tutaj Konrad mówi, że Arek mu kiedyś na którymś przed którymś programem opowiadał, że jak Arek jechał pociągiem, to spotkał Tomka Oświecińskiego, tak a propos właśnie gwiazd i kina. No. Arek miał szczęście, nie? I w sumie ja nikogo nie spotykam taki. Znaczy może dlatego, że mało jeszcze pociągiem, to może to w pociągach się spotyka. Dobra. Słuchajcie, stówkę już oddałem. W tym konkursie już mam dwóch zwycięzców. To mnie cieszy, ale nadal nie mam. Ale nadal nie mam, można powiedzieć, rozstrzygnięcia tego konkursu. A, T lub G. Pamiętajcie, że również G jest dobrą literką. Jako pierwsza, dobry wieczór. Aktor. Aktor był. Nawet 50 punktów nie mogę oddać. Tu był aktor. Dobry wieczór. Tu jest Jeszcze raz. Arnik. Jeszcze raz bardzo proszę. Agent. Agent, tak? Agent? Ale agent to jest M, a nie N. A, jest N, przepraszam. A, G, N, zgubiłem trochę N, przepraszam. 5 dych dla pana. No to jest kojarzę chyba z naszą podpowiedzią, ale nie agent, dobry wieczór. Też nie Ara, a nie było Ary. Ara. 5 dych dla pani, dobra. No to słuchajcie. No, a jak pójdziemy do opery, to co spotkamy, co znajdziemy w operze? I to są, można powiedzieć, dwa hasła. Dwa hasła, czyli skojarzcie z operą. Co, co jest w operze, co da się ułożyć z tych liter, to się może rozpoznać na A, T lub G. Opera. Dobry wieczór. Halo? Grafik. Grafik nie mam niestety. Ale 5 dych dla pana. 5 dych dla pana za grafika. No i słuchajcie, kończymy konkurs. Kończymy konkurs. Doszliśmy do tego momentu, gdzie musimy kończyć konkurs. Opera. Opera. Ja może zrobię tak. Ja podam drugie litery. Żebyśmy szybciutko się uporali. Ar. Ar. I an. Teraz to. Ar. I an. Dalej mamy te, te. I GR, dobry wieczór. Już wstaję, dobry wieczór. Akt. Jeszcze raz. Akt już był, a poza tym nie pasuje. Dobra. Za kolejne słowo, które będzie pasować 100 punktów. Dobry wieczór. Antek. Nie. Anny, ty, pasuje stówka dla pana. Stówka dla pana, bo już się pan załapał na tą naszą podwyżkę, ale nie, Antek. Antek na tablicy, Antek na tablicy, słuchajcie, no. AR. A-N, T-E, G-R. To i to hasło związane jest z operą. Opera. Opera, no. Komuś już może coś to podpowiedziało. Dobry wieczór. Byłem. A
A-R-A-N-T-E-G-R, hasło na A-R lub na T-E związane z operą. Szybciutko proszę odpowiedź, nie mamy czasu. Jeszcze raz? Aria? Aria, tak! I teraz wygrywa pan w tym momencie 500. Gratuluję serdecznie, jest i aria. Aria operowa, jakieś piękne, albo też imię, aria. Dobra. Za kolejną odpowiedź oddam 2 razy więcej, bo musimy kończyć ten konkurs. Muszę was jakoś w takim razie zmobilizować za ten 1000 punktów. 1000 punktów. Ale... Właśnie, zawsze musi być jakieś ale. Mamy 3 minuty do końca tego konkursu. Dobry wieczór. I gratuluję. I 1000 punktów wędruje do pana. I gratuluję. I 1000 punktów wędruje do pana tenor. Proszę mu bardzo. Jest i tenor. 1000 punktów dla pana. No dobra. Skoro podwyżki was mobilizują. 2000. Skoro te podwyżki tak nas mobilizujemy, a dodatkowo dochodzi do nas presja czasu. Czyli teraz AN, AN lub GR. AN, no na przykład telewizyjna. 150 pocieszenia. 150 pocieszenia, dobry wieczór. Jeszcze raz. Gen, ale gen nie może być. GR. Nie mogę nawet 150 punktów panu oddać. No teraz tak, o tym zapominamy. O tym zapominamy. I teraz AN lub GR. O tym zapominamy. Minuta 50. Minuta 50 nam pozostała. Aria tenor, telewizyjna na przykład. No, jakoś. Za moment, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Nie antena, bo 150 antena, ale bardzo, bardzo blisko. Antena za 150. Uwaga, 200 pocieszeń, jeżeli teraz się nie uda, to... Dobry wieczór. Antena. Przed momentem. I na bardzo blisko. Bardzo blisko. A jakbyśmy troszkę tą nazwę zmienili. Nie antena, a tak bardziej milej powiedzieli. Jak taka na przykład mała by była antena. Na domu na przykład. Jest domek, prawda? Okienka. O, nie umiem rysować, ale... Uznajmy, że sens... Jest zachowany. O. Dobry wieczór. Halo? Greg. Jeszcze raz? Greg. G-R-E-K. Nie Greg, za 200 ten Greg. Greg za 200. Greg za 200, uwaga, 10, mała antena. Jak powiemy na małą antenę? 5, 4, i czekam jeszcze na ten telefon, czekam. Dobry wieczór, 300 pocieszenia. Dobry wieczór. Antenna? Tak. Tak, ja już napisałem to 300 pocieszenia w razie czego, ale nie było potrzebne. Antenka. Antenka za antenkę, 2000 punktów wędruje do pana. Gratuluję serdecznie. Nie spadnie, nie spadnie. 2000 i pokażę to ostatnie hasło jeszcze, które nam zostało, na które nam czasu niestety zabrakło. I to było to najtrudniejsze hasło Grafoman. To było to najtrudniejsze hasło z naszego całego zestawu, ale gratuluję, że rozwiązaliśmy 3/4. Dobra, okej. Zatem my będziemy dalej.
Anten. Ojej. A Konrad mi teraz uświadomił, że jest tylko jedno N. A widzicie, program na żywo. Ale jak najbardziej, 2000 wędruje do pana. Mój błąd, przepraszam. Dobra, lecimy dalej, nie mamy czasu. Pokazałem odpowiedzi, lecimy dalej. Słuchajcie, zobaczmy, co czeka nas dalej. Proszę bardzo. Jest kolejny konkurs, zatem kolejny konkurs oferuje 200 punktów. I co należy zrobić, słuchajcie? Prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz? Madonna nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Teraz twoim zadaniem jest powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Po prostu tyle i wygrywasz 200. No, program jest programem na żywo, wszystko może zdarzyć. A sprawdzałem przed programem, ale do realizacji też nie dopilnowała. Nie zwrócili mi uwagi. Dobrze. 200. 200 wędrują za mną kogoś. Kto im powie, prawda czy fałsz? Madonna nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Prawda czy fałsz? Dzwonisz, wygrywasz 200, a my dzięki tobie będziemy mogli lecieć dalej. Bo ten konkurs nam to strasznie przeciągnął. Nie dziwię się dlaczego. Dlaczego się przeciągnął. No ale dobra, daliśmy radę. To najważniejsze. Dobry wieczór. No prawda jest. No to nie jest prawda. To jest fałsz, panie Arturze. Madonna urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Mamy przeczenie. Aj, dobra, lecimy dalej. Trudno, 200 zostaje. 200 zostaje, my będziemy dalej. Uwaga, kolejna prawda czy fałsz? Nie mam. Kolejna prawda czy fałsz? Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce 16 maja 1927 roku w Hollywood. Prawda czy fałsz? Kto oceni dobrze, no to zapraszam cię, drogi widzu. Tylko nie popełnij błędu, bo tutaj słuchajcie, mamy szansę 50 na 50. Jak ktoś udzieli błędnej odpowiedzi, nie jesteśmy w stanie zrobić dogrywki. No bo konkurs jest spalony. No to już samo wynika przez się wtedy, prawda? Jak mówimy fałsz, że to jest prawda, no to nie ma sensu. Bo to by uderzało w naszą inteligencję po prostu, a to nie o to tutaj chodzi. Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce 16 maja 1927 roku. Dobry wieczór. No fałsz jest. No fałsz i teraz się udało. Gratuluję serdecznie 200 wędrują pana. 200, a my pędzimy dalej. Kolejna prawda czy fałsz, to może żebyście teraz dobrze sprawdzili 300. O, już telefon. Dobry wieczór. No ale możesz tylko się uda panu odpowiedzieć. Kinga Dębska wyreżyserowała film Moje córki krowy. Prawda czy fałsz? No niestety prawda. No niestety prawda, 300 zostają. No dobra, to lećmy dalej, nie ma co. Dobra, waszym zadaniem tym razem jest ułożenie tytułu. No to co powiecie na 400? Albo 5? A dajmy 5. Dajmy 5, słuchajcie, bo w ramach rekompensaty za tą antenkę teraz będę wam więcej troszkę oferować. 500. Tytuł. Układamy tytuł. Nie wiemy, czego to jest tytuł tak naprawdę. Wiemy, że to jest tytuł, ale czy to jest tytuł filmu, tytuł serialu, tytuł książki, tytuł piosenki, tytuł albumu, nie wiemy nic. Wiemy, że to jest tylko tytuł. Teraz kto skojarzy, o jaki tytuł chodzi, za moment zabierze 500. Agdejacą bygło. I teraz to są dwa słowa, mieszamy litery tylko i wyłącznie w obrębie słów. Dobry wieczór. I gratuluję serdecznie, 500 wędruje w pana ręce. A my pędzimy dalej. Tutaj nie mamy liter. Nie mamy wprost powiedzianego. Mamy dwa obrazki.
Mamy dwa obrazki i na podstawie tych dwóch obrazków musimy wywnioskować, o jakie chodzi. Ty, słuchajcie, to też nie jest rebus. To nie jest rebus, to jest bardziej gra na skojarzenia. 8 stów, to już zmieniłem w międzyczasie. 8 stów, gramy na skojarzenia, czyli mamy jeden obrazek i symbol. Obrazek i symbol. I musimy z tych dwóch symboli wywnioskować, skojarzyć, z czym one się mogą kojarzyć, tak? Czyli ten słoiczek z czymś takim smacznym. I to jest coś obok niej. Nie mogę tego nazwać, bo to już było po prostu zbyt duża podpowiedź. Tytuł. Tytuł. Tam mieliśmy chyba tytuł filmu, jeżeli dobrze kojarzę, gadające głowy. Tutaj... Nie mam, na razie nie mogę. Na razie nie mogę, ale myślę, że za moment usłyszę tą odpowiedź, bo to jest znany tytuł. Bardzo znany tytuł. Z pewnością o nim słyszeliście nie raz. Zatem zapraszam cię, drogi widzu, jeżeli w tym momencie jesteś przed ekranem, jeżeli masz gotowe rozwiązanie i chcesz się nim pochwalić tutaj na antenie, to zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie po odbiór 800 punktów za rozwiązanie tego konkursu, za podanie mi tytułu tutaj na antenie. No, mam przestój. Mam przestój, widzę, bo rozkręciliśmy się przy tej tablicy. Potem te odpowiedzi szły bardzo, bardzo szybko. Dobry wieczór. Halo? Halo? Proszę, odpowiedź. Czy tu chodzi o ten tytuł serialu, bo mam straszne opóźnienie i nie wiem. Tak, chodzi o ten tytuł serialu, bardzo proszę. Zamianowe lata. Tak, gratuluję serdecznie. Miodowe lata, a jeżeli chodzi o opóźnienie, to można sobie spróbować odświeżyć, to zawsze pomaga. 8 stóp wędruje do pana, gratuluję serdecznie. A my lecimy dalej. Fajny tytuł, tylko że tak jakby nie mamy liter. Mamy tytuł, mamy pola, ale liter to mamy 2, 4, 6, 8, 9 liter. Na cały tytuł mamy 9 liter raptem. I po tych 9 literach musimy wywnioskować, o co chodzi, o jakie tytuł chodzi. Ale wierzę was, mam nadzieję, że sobie poradzicie, bo nie z takimi trudnymi zagadkami sobie radziliśmy. Choć ona na pierwszy oka rzeczywiście wygląda strasznie. Bo mamy, słuchajcie, aż 6 słów, no 5 słów i spójnik. 5 słów i spójnik. Ale nie znamy tego spójnika, tak? To może być, nie wiem, A, W, I, O, U. No, tych jednoliterowych spójników jest naprawdę sporo. Teraz opcji jest wiele, a słyszę też tutaj, reżyserka im podpowiada, że to nie jest znany tytuł, że zwłaszcza młode pokolenie może tego tytułu nie kojarzyć, a patrząc, no, powiedzmy sobie szczerze, że młode pokolenie to jeszcze ja, to jeszcze Konrad. No tak, no młode pokolenie, tak, to my, a słyszałem dużo młodsze głosy dzisiaj. I nie wiem, czy sobie poradzą wszyscy. Są starsi widzowie, owszem, przed naszymi ekranami i na nich w tym momencie liczę. Dlatego zrobimy tak, ja poproszę 1500. Poproszę 1500 nagrody gwarantowanej tutaj na ekran. I to jest nagroda za rozwiązanie tego konkursu, za uzupełnienie brakujących liter i za odczytanie tego tytułu. Jeden tytuł, ale nie wiemy czego. Tam mieliśmy tytuł serialu, był tytuł filmu, a tym razem... ...1500 punktów, za moment powędruję. Pytanie do kogo? Kogo będę mógł nagrodzić taką nagrodą? To może zróbmy chwilę tak. Ja dam wam taką chwilę czasu na zastanowienie się, czasu na szukanie, czasu, gdzie macie grę po prostu na pełnym ekranie dla siebie. Dziękuję. I dodatkowo dorzucę jeszcze 500 do puli. 2000. 2000 w tym momencie za rozwiązanie tego konkursu. I to jest w tym momencie czas, gdzie macie grę na pełnym ekranie, gdzie możecie spokojnie zastanowić się nad jego rozwiązaniem bez tutaj mnie machającego rękami. I komu już się udało? Kto już padł na rozwiązanie? Bo może jest taka osoba, która w tytułach czuje się mocna.
bo mogę wam zdradzić, że jak pokazywałem tą poprzednią zagadkę Konradowi przed programem, on miał problem. On miał problem z jej rozwiązaniem, nie mógł znaleźć rozwiązania. Natomiast zobaczcie, to i miałem w sobie mieszane uczucia co do rozwiązania tamtej zagadki. No, a nie było tak, przepraszam cię bardzo. To im powiedział, że nie wie. No właśnie. Teraz koniec tu mówi nie, przecież ja znałem odpowiedź, tylko nie chciałem ci psuć zabawy, tak. No, ale zobaczcie, pan sobie świetnie poradził z tamtą zagadką. On rad nieco gorzej, ale może się zrehabilituje. Choć nie, już teraz na rozwiązanie tej gry, więc... No może do innych kiedyś, o, powiem wam później. No jest fajna nagroda. 2000 rzeczywiście, to nie ma co się oszukiwać. To ktoś by nie chciał tych 2000. I powiem szczerze, że teraz jak sobie usiadłem przed ekranem, bliżej troszkę podszedłem, bo ten czas, gdzie macie grę na pełnym ekranie, też jest cudowne, można powiedzieć, dla mnie. Gdy ja też mogę się skupić po myśleniu w zagadce i zaproponować realizacji pewne ruchy, które możemy zrobić, aby usprawnić, żeby ta zagadka szybciej poszła. Ale ja nie mam. Mi ciężko jest znaleźć odpowiedź. Mimo że ją znam, mimo że mam ją wypisaną, to teraz jak nie patrzę w moją kartkę z odpowiedzią, a patrzę w stronę ekranu, to ciężko mi jest przypomnieć ten tytuł. Na podstawie tych literek, bazując na tym, co mamy. I uwaga. Dobra, słuchajcie, wracamy do studia. Wracamy do studia, bo tutaj już się realizacja niecierpliwi powolutku. Kończymy konkurs. Jest już zdecydowanie za długo tutaj. Dwie minuty. W ciągu 2 minut musimy się uporać z jego zakończeniem. Jeżeli nie, trudno. Pokazujemy rozwiązanie, pędzimy dalej. Czas już wystartował i teraz kto? Kto już ma odpowiedź? Komu już się udało znaleźć rozwiązanie tego naszego tutaj problemu? Problemu z tą zagadką. Uwaga, minuta 20 sekund. Minuta 20 i teraz za moment, do kogo powędruje nagroda? No, to może być nawet, to będzie aż gwarantowane 2000. Pytanie, kto w tym momencie jest przed ekranem i kto zdecyduje się na podanie mi tutaj odpowiedzi? I 50 sekund, słuchajcie, mniej niż minuta nam pozostała na rozwiązanie tej gry. Masz. Znalazłeś rozwiązanie. Ja na twoim miejscu naprawdę na nic bym nie czekał. Tylko już teraz, już w tym momencie wybieram nośnik na Skype. Zostało nam 20 sekund. I 2000. Zaraz ktoś może rozwiązać ten konkurs i zaraz może ktoś się ubiec. Stracona szansa. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 i... I co? Co robimy? Dobra, reżyserka, możemy troszkę podpowiedzieć, czy możemy troszkę tych liter tutaj dorzucić, bo wydaje mi się, że przy tym, co mamy,
to rozwiązanie tego konkursu jest wręcz niewykonalne. Dobrze, dorzucamy litery, ale, no właśnie, zawsze jest to ale. Ale musimy kończyć program. Uwaga, są litery i jest koniec programu. Tak jak to było zapowiadane. Kończymy program, dorzucili liter. Liter jest rzeczywiście w tym momencie dużo, dużo więcej. Ale czy to komuś pomoże? I skoro, słuchajcie, w takim razie kończymy program, ja poproszę 3000. 3000 i do końca naszego programu pozostały 2 minuty. 2 minuty do jego zakończenia, zatem 3, 2, 1, startujemy z nowym zegarem. 3000, 2 minuty i musi się komuś udać. Słuchajcie, kończę ten program, kończę muzyczne kino, kwadrans przerwy i wracamy z wyścigiem po nagrodę, kontynuacją tego, czego nam się nie udało rozegrać wczoraj. Ale teraz jeszcze jestem w tym programie. Ja nie mogę tego przeciągnąć, ten kwadrans i czekać na zwycięzcę. O 20 kończę. Bo tutaj musimy się przygotować, ja z realizacją. Musimy wszystko jeszcze tutaj poprzestawiać, to nie jest takie proste. Więc teraz. Minuta 20, pozostało nam 80 sekund. Dokładnie 80 sekund do zakończenia tego programu. Po tym czasie koniec. I... masz rozwiązanie, udało ci się, to dzwoń, bo ci to jeszcze bardziej wynagrodzę. Nie zaproponuję ci w tym momencie 3000, zaproponuję ci aż 4500. 4500 to jest w tym momencie moja oferta. To jest moja oferta, którą za moment ty możesz zdobyć. To jest moja oferta, ostatnia oferta na dziś. 4500 i koniec. Więcej nie będzie, to wam gwarantuję. 4500, ale pozostało nam 25 sekund do końca programu, więc dzwoń teraz. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś naszego linku na Skype'ie, zrób to teraz. Uwaga, 15 sekund, ostatnie 15 sekund, uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I? Słuchajcie, jesteśmy już po czasie. Już teraz powinniśmy kończyć. Jeszcze musi iść czołówka, jeszcze muszą być napisy, muszę się pożegnać. Nie możemy skończyć punkt 20 z tym konkursem. Punkt 20 muszę skończyć z programem. Jest, dobry wieczór. Czarny bus o 4 nad ranem. Czarny bus o 4 nad ranem i to się zgadza. 4500 wędruje do pana. Gratuluję panu bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, to w tym momencie teraz zapraszam was na kwadrans przerwy. 15 minut, po tych 15 minutach widzimy się z powrotem. W wyścigu po nagrodę tym, w którym nie udało nam się wczoraj do końca, który poprzerwał na problemy techniczne. Dziękuję wam za ten program. Widzimy się za 15 minut, więc nie żegnam się z wami na długo. Kilka przerwy, coś do jedzenia, coś do picia, herbatkę można sobie zrobić. Odpocząć przez moment. I wracamy z powrotem do intensywnej gry. To do zobaczenia.